Spójrzmy na kolejne zadanie. Tutaj wiemy, że rzucamy kostką, no i mamy 4 rzuty, czyli otrzymamy wówczas liczbę czterocyfrową i my byśmy chcieli otrzymać liczby na początek, które będą większe od 6000, czyli powyżej liczba większa od 6000. No to żeby liczba była większa od 6000, oczywiście jeżeli mamy do czynienia z kostką, to na kostce może wypaść nam jedynka, dwójka, trójka, czwórka, piątka oraz szóstka. Czyli jeżeli tutaj na pierwszym miejscu wstawimy jedynkę, to tak naprawdę nieważne co pojawi się tutaj, ta liczba na pewno będzie mniejsza od 6000, bo przykładowa, no największa liczba czterocyfrowa, jeżeli mam takie cyfry do dyspozycji, gdzie na początku znajduje się jedynka, to będzie taka liczba, gdzie tu mamy jeden, a tu będą szóstki, czyli 1666 to i tak liczba mniejsza od 6000. Żeby tu się pojawiła liczba większa od 6000, to oznacza, że na początku koniecznie musi znajdować się szóstka, bo jeżeli nawet będzie piątka, to otrzymam ponad 5000, no ale ponad 5000 i tak jest mniejsze od 6000. Czyli mamy pewność, że tu musi stać szóstka, nie ma innej możliwości, mamy jedną możliwość. Natomiast nieważne co stanie tutaj, czy będzie jedynka, dwójka, trójka, czwórka, piątka czy szóstka, jeżeli na początku stoi szóstka, to ta liczba będzie na pewno większa od 6000. Czyli może na drugim miejscu być jedynka, dwójka, trójka, piątka, albo szóstka, czyli tych możliwości mamy 6. No bo zauważcie, jeżeli tutaj mamy tę szóstkę i na przykład weźmiemy najmniejszą z tej liczby oczek, czyli jedno oczko, to mamy 6100, no niech to będzie nawet 1,1, czyli 6111, to na pewno liczba większa od 6000. I tak samo będzie tutaj. Możemy wybrać każdą z liczb oczek, które mamy tutaj. I tak samo będzie również na miejscu ostatnim. Czyli tak naprawdę mamy tutaj 6 razy 6, 36, 36 razy 6 to 216. No i tyle mamy tutaj liczb. Jeżeli chodzi o podpunkt B, to nas interesują liczby większe od 3500. No i tu też się zastanówmy. Mamy liczby czterocyfrowe. Co tutaj się musi wydarzyć? No, możemy już odrzucić taki przypadek, że na pierwszym miejscu będzie znajdowała się jedynka. No bo to wówczas na pewno nie będzie liczba większa. Możemy odrzucić taki przypadek, że będzie dwójka. No a co z trójką? Jeżeli na początku tutaj postawimy trójkę i ma być liczba czterocyfrowa, to tak naprawdę wszystko będzie zależało od tego, co będzie znajdowało się na drugim miejscu. Jeżeli na drugim miejscu będzie jedynka, dwójka, trójka lub czwórka, to wtedy na przykład otrzymamy 3400 no ileś. I ta liczba nie będzie spełniała warunków, bo my chcielibyśmy liczbę większą. Ale gdyby na drugim miejscu była piątka lub szóstka, no to jeżeli będziemy mieli 3500, nawet 1 i 1 tutaj, 11, czy 12, czy 34, to już będzie liczba, która jest większa od 3500. Czyli my mamy taki przypadek, że na początku, jeżeli postawimy trójkę, czyli mamy jedną możliwość, to na tym drugim miejscu musi być albo piątka, albo szóstka. Czyli mamy dwie możliwości. A co będzie stało dalej? Czy jedynka, czy dwójka, czy trójka, czwórka, piątka, czy szóstka, to już nie ma znaczenia, bo już wiemy, że na pewno ta liczba będzie większa od 3500. Czyli tu mamy 6 możliwości i 6. No ale pytanie, czy tylko ta trójka może być na początku? No oczywiście nie, bo może zdarzyć się tak, że na początku będzie znajdowała się liczba większa od trójki. Czyli jeżeli my postawimy na pierwszym miejscu czwórkę, piątkę lub szóstkę, to nieważne co będzie znajdowało się tutaj, jeżeli będziemy mieli 4000 ileś, to na pewno będzie liczba większa od 3500. Jak będzie 5000 ileś,
ileś, 6000 ileś, to też będzie liczba większa od 3500. Czyli tak naprawdę, jeżeli tu będzie jedna z tych trzech możliwości, to tu już możemy podstawić wszystko, co byśmy chcieli. Oczywiście, no tutaj wiemy, że możemy wstawić jedynkę, dwójkę, trójkę, czwórkę, piątkę, ewentualnie szóstkę. No czyli tutaj tych możliwości już mamy po 6. No to pomnóż, mamy 6 razy 6, 36 razy 2, 72. Tu mamy 6 razy 6, 36. 36 razy 6 to 216. I 216 razy 3 to będzie 648. No i żeby to policzyć, to musimy oczywiście to do siebie dodać. Czyli 72 dodać 648. No to wówczas otrzymamy, czyli będzie 650 i 70, 720 możliwości.